Dzień dobry, witam wszystkich w zesłanie Ducha Świętego i kieruję słowa z księgi proroka Zachariasza, 2 rozdział, wiersz 9 oraz Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersz 1, a następnie 3 i 4. Ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło Jeruzalem i będę chwałą pośród niego. Gdy nadszedł dzień zielonych świąt, ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Obydwa te fragmenty mówią o ogniu. I kiedy wczytamy się w Stary Testament, to zobaczymy, że ogień odgrywał niezwykle istotną rolę. Zawsze Pan Bóg życzył sobie, albo zazwyczaj przynajmniej, życzył sobie składania ofiar całopalnych. To były ofiary z płodów rolnych, z oliwy i ze zwierząt. Zawsze ogień, płomień, który wznosił się ku górze i później ten zapach spalonej ofiary był dla Pana Boga miłą wonią i ogień stał się jednocześnie symbolem tego, co do Pana Boga zanosimy. Ofiary, modlitwy. Gdy przyjrzymy się na przykład historii ofiarowania Izaaka, no to później na tym ołtarzu całopalnym zostaje spalony właśnie baran, który rogami zaplątał się w krzaki. W dzień Pan Bóg prowadzi swój lud w słupie obłoku, a w nocy właśnie w słupie ognia. A jednym z przedmiotów, które Pan Bóg zleca Mojżeszowi wykonać, jest świecznik siedmioramienny, który ma płonąć w namiocie zgromadzenia. Ten sam świecznik płonie później w świątyni wybudowanej przez Salomona. Dlaczego? Bo płomień, tak jak tutaj, jest zawsze symbolem modlitwy i tego, co do Pana Boga zanosimy, tego, z czym do Pana Boga przynosimy. Dlatego, kto w miarę uważnie słucha, łatwo domyśli się, dlaczego świece płoną na każdym nabożeństwie, dlaczego modlitwie zawsze towarzyszy płomień świecy, ogień. No bo właśnie, to jest taki symbol tego, co do Boga zanosimy, tego, z czym do Niego przychodzimy. A dzisiejszy dzień, dzień zesłania Ducha Świętego, to przyjście Boga w postaci Ducha Świętego. I właśnie te płomienie, ten mur ognisty albo te płomyki, które pojawiają się nad głowami uczniów Pana Jezusa zgromadzonych w jednym z jerozolimskich domów. Pan Bóg schodzi w ogniu, ale to nie jest ogień, który niszczy. To nie jest ogień, który spala na popiół i pozostawia po sobie pogorzelisko. To jest ogień wiary. Ogień to jest też ciepło. Ogień to jest ugotowany posiłek, a zatem pożywienie. Ogień jest przyjemny. No, kto z nas nie lubi o porze takiej jak ta, na przykład palić ogniska i wpatrywać się w płomienie? Tym bardziej, że tradycją wielu parafii są ogniska, są jajecznice właśnie w tym czasie, więc ten ogień też jest dla nas istotny. Tworzy atmosferę. Pan Bóg w postaci Ducha Świętego schodzi do nas w ogniu. Moi drodzy, życzę, żeby nasze serca płonęły. Życzę, żeby ten Duch Święty tak ogniście był obecny w naszym życiu, w naszym doświadczeniu. Żeby nas wszystkich Pan Bóg przez Ducha Świętego kierował. Żeby zachęcał, pobudzał do lektury Pisma. Żeby był obecny w jej trakcie. I byśmy, poznając Pana Boga przez Jego Słowo, płonęli dla Niego z radości i zanosili do Niego nasze modlitwy z wdzięczności za słowo o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, które nam daje. Tego Wam wszystkim, sobie samemu też na dzień zesłania Ducha Świętego serdecznie i gorąco życzę. A że barwa dzisiejszego dnia jest czerwona, to starałem się, żeby w kadrze mniej więcej na mojej piersi także znalazły się czerwone elementy, bo one symbolizują płomień i ogień. Tego ognia, jeszcze raz, ognia wiary, ognia Bożego przyjścia, ognia modlitwy, ognia spotkania w Bożym Słowie gorąco i serdecznie życzę. Zostańcie z Bogiem, dobrego, błogosławionego świętowania.